A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Jesteśmy w organizacji świątynnej. Mamy jakieś zadanko? Czy nie mamy zadanka? Nie mamy zadanka. No to rozpoczynamy od sprawdzenia kolejnych obowiązków. Świątynia straciła ostatnio jedną ze swoich największych relikwii. Buty świętej Rilms. Jeden z kapłanów miał wizję, w której buty świętej Rilms leżą niechciane w czeluściach Al'Zotha na północny wschód od miasta Vivek. Udaj się tam i o ile wizja jest prawdziwa, spraw, aby świątynia odzyskała tę bezcenną relikwię. Te mikstury powinny ci pomóc w wykonaniu zadania. Dostaliśmy miksturę bohaterstwa. No to nie wiem co to jest, czegoś takiego chyba jeszcze nie mieliśmy. Brzmi nieźle, mikstura bohaterstwa. Poza tym 4 doskonałe przywrócenia zdrowia, super, i 2 duże mikstury niewidzialności. A, to tam mniejsza z tym. Ale ta mikstura bohaterstwa, co to jest, ej? Mikstury wznoszenia mamy doskonałe, fajnie. Niewidzialność, odporność na mróz, premia do siły woli, przywrócenie siły, to musi być. 13 mikstur doskonałego przywrócenia zdrowia mamy. Masakra. Pamiętajcie, jak kiedyś ciężko z tym było, to mogliśmy tylko chyba kupować u alchemiczki w Balmorze. Ona tam po 2 sztuki sprzedaje. Później zanim otrzyma kolejną dostawę, to trzeba było czekać i czekać. Tak wiem, że ciężko z tymi miksturami było. Teraz 13 sztuk mamy, nieźle. Duża mikstura niewidzialności, to tam mniejsza z tym. Przywrócenie many to musi być. Flynn, fajna sprawa. Mikstura bohaterstwa. Wartość duża, ale to nie po to, żeby to sprzedać. Ja widzę, że to fajne rzeczy tutaj dodaje. Premia do zdrowia 50-punktowa. Przywrócenie zdrowia 5-punktowe na czas 1 minuty. Premia do kondycji, przywracanie kondycji, premia do ataku i tarcza 30-punktowa przez 60 sekund. Fajna mikstura. Bardzo fajna mikstura. No zwłaszcza, że to nie jest zwój, czyli nie trzeba tarczy odkładać, miecza, żeby coś tam czytać, machać łapami, rzucać zaklęcie, nie? Tylko można to sobie nawet podczas walki w razie zagrożenia, wiecie, wypić już, nie? Dobra, buty świętej Rilms. Al'Zotha na północny wschód od miasta Vivek. Pamiętam, bo już kiedyś tam byliśmy. Ja wam zaraz powiem coś o tym. Już kiedyś tam byliśmy, to pamiętam właśnie. Nie pamiętam w związku z jakim zadaniem tam byliśmy, bo to było wiele, wiele odcinków temu, to Al'Zotha. Ale pamiętam, że... Tu jest Al'Zotha, zobaczcie. Z buta pójdziemy, bo to chyba... Znaczy do Suran. Nie, z buta pójdziemy, szybko pójdzie. Zaatakuje mnie ten? Może nie, uciekamy. Będę się trzymał. Tutaj krawędzi, jakoś do tego Al'Zotha dojdziemy. Wiele, wiele odcinków temu dla jakiejś tam organizacji robiliśmy zadanie w tym Al'Zotha. I w tym samym odcinku, tym starym odcinku, masz właściwie pod tym odcinkiem starym, ktoś mi w komentarzach napisał, że ominąłem tam jakąś skrzynię. Skrzynię z przedmiotem dla organizacji świątynnej właśnie. I to pewnie będzie chodziło o te buty. Jakimś cudem, pomimo tego, że ja staram się to wszystko dokładnie zawsze obadać, no jakimś cudem tę skrzynię tam ominąłem. I wtedy odpisałem chyba na ten komentarz, że no trudno, minąłem to minąłem, już się tam nie będę wracał po jedną skrzynię, jakiś tam przedmiot. Jak w przyszłości kiedyś dostaniemy to zadanie, czyli właśnie teraz dostaliśmy, no to miałem iść tam jeszcze raz na szybko i ten przedmiot przechwycimy. Trzeba będzie tę skrzynię znaleźć, trzeba będzie pewnie jej się naszukać. Podejrzewam, że będzie jakoś ukryta, chociaż ja wiem. Znaczy, no tak... Stawiam, że będzie ukryta, skoro ją ominąłem. Obszukuję zawsze wszystko bardzo dokładnie, więc może być ukryta gdzieś tak bardziej. Jedynie pocieszające jest to, że skoro w tym Al'Zotha już kiedyś byliśmy, to w dużej mierze będzie, już wiecie, ta lokacja oczyszczona. Przynajmniej oczyszczona z tych wszystkich questowych postaci. Możliwe, że jakieś takie... postacie losowe, to się tam pojawiły na nowo, takie, które mają co jakiś czas respawn po prostu, oto jest Al'Zotha, Dendryczne Ruiny. Te postacie, które mają respawn co jakiś czas, no to tam się pewnie pojawiły. Ale najważniejsze, że mapka będzie odkryta, no po prostu sobie tam będziemy na luzie chodzić i szukać tej skrzyni. O, mam nadzieję, że szybko pójdzie. Górny poziom. Już tam kiedyś byliśmy, tutaj. No dobra, górny poziom, wchodzimy. Wyjmiemy miecz, albo mówię, że coś tu się mogło na nowo pojawić. No, wszystko poodkrywane. Tu już kiedyś byłem. Gdzie ja tu skrzynię mogłem ominąć? Nie mam pojęcia. O, tu się coś pojawiło na nowo. Klepiemy. Cyk. Łapa.
Leżeć. Leżeć. Tetryczna katana. Mamy taką. Umagicznioną. Może coś na górze gdzieś ominąłem, no ale tutaj... Tutaj żadnego występu, żadnych płytek, żadnej kolumny, na której coś by mogło być, nie ma. No tutaj nie mogłem nic ominąć. Może za paleniskiem coś się schowało, ale... Nie. Idziemy na przeciwległą stronę. Może coś tam. Nope. No tutaj też nic nie ominąłem. Okej, no to wejdźmy sobie Alcota dolny poziom. Dolny poziom w prawo. Tutaj ktoś jest, klepiemy od razu, zanim wyciągnie broń, czy tam zacznie cza... Oj, ten twardszy jest, to może książę być jakiś. Książę? Książę Dremor, no. Serducho zabieramy. Dedryczna Daikatana. Daikatana to nie. Dolny poziom, no dobra, może tutaj. Może tutaj, dobra, najpierw pójdziemy w prawo. Wow! Tutaj mnie zaskoczył. Na wiele mi nie zrobił, ale nie wystraszył. A, tu jeszcze jeden. Myślałem, że cały czas po prostu działa na mnie jakieś zaklęcie, które on rzucił i tak mi to życie schodzi. A tu jeszcze jeden jest. Deadrot. Kolejne serducho. Te serducha to ja zawsze zbieram. I sprzedaję później masowo. Trzeba się wyleczyć. Czy ja tutaj mogłem jakąś skrzynkę gdzieś ominąć? Tu jest skrzynka. Otwarta. Poziom zamka. To już rozpracowywaliśmy to na pewno. To nie to. Chyba leczę się jeszcze. Okej. No tu na górę niby można wzlecieć. No ale na pewno to zauważyłem. Bo zawsze patrzę w górę. No ale dobra, no dobra. Mikstura wznoszenia. No sprawdzamy wszystko. Tutaj. Tutaj gdzieś, gdzie to się... O, no są skrzynki, ale... Otwarte, poziom zamka otwarte, poziom zamka otwarte. Czyli musiałem wytrychów na tym używać, skoro jest poziom zamka. No nie, no to też nie to. Żadnych butów tu nie ma, jakieś młotki są. Chyba, że tu jeszcze wyżej na kolumnie. O, nie, tu nic nie ma. No nie, no to nie to. Czacha, tamto skrzynię sprawdzałem. Tutaj nic nie ma. Zobaczymy tam. Tutaj niby nieodkryte do końca, tak samo jak tu. Może tam nie byłem, gdzieś tam pod ścianą. Może tam jakaś skrzynia jest, zobaczmy. Ale wątpię, no wątpię. Ale nie mogę tak cały czas wątpić, bo jednak ta skrzynia gdzieś tu musi być, no. Zobaczmy, tutaj się... Ło, co on za topór ma? Chyba dwemerowy jakiś to jest, co? Taki... Krasnoludzki topór bojowy może być, zobaczmy. Tak jest, krasnoludzki topór bojowy, o procek wie. Serce Dedry. Tu się można gdzieś wznieść na coś? Nie bardzo. Tu nic nie ma. Nie, to po prostu takie postrzępione to wszystko, teraz bardziej odkryłem. No to w takim razie... Kaplica! Idźmy do kaplicy. Muszę skręcić w lewo. No tam zawsze tak te kaplice są takie chronione. Pewnie jak byliśmy tutaj po raz pierwszy, to przy kaplicy musieliśmy ostro wybijać wszystkich. No teraz to już tu może nikogo nie być. No poza właśnie tymi, którzy się respawnują co jakiś czas. Na przykład ten jegomość. Oj, też chyba jakiś książę. Twardszy taki. Jeszcze coś tu jest? Książę Dremor. Dedryczne Tanto. Uleczę się. Tu są skrzynki. Skrzydlatym rok. Może jakieś sole mieć, tak? Sole pustki. Mają skrzydlatym roki. Sole pustki. Proszę bardzo. Skrzynia. A to na pewno zauważyłem. Może tej nie zauważyłem. O! Poziom zamka 50. Tego nie otwierałem. No dobra, tutaj była skrzynia. Jak ja mogłem ją ominąć? Nie wiem, jakoś tutaj wszedłem.
Może od razu spojrzałem na te skrzynie, później się patrzy w dół cały czas, otwiera je i później dalej się idzie. No, możliwe, że ominąłem. Znaczy, na pewno ominąłem. Zobaczcie, jest tutaj schowana za tym tym. Więc jak stałem od drugiej strony, to mogłem jej faktycznie nie widzieć, jak tutaj sprawdzałem, co jest na ołtarzu. No dobra. Poziom zamka 50. Otwarte. I tutaj są... buty świętej Realms. Zwiększają osobowość i wytrzymałość. Na stałe. I taki przedmiot musimy oddać. I 500 sztuk złota. Super. Huch. Tutaj ominąłem. Gdybym nie ominął, no to byśmy poznali, że takie buty to artefakt jest, no nie? Byśmy wtedy zabrali do naszej kwatery w Gildii Wojowników, do składowiska artefaktów. I teraz jakbyśmy to zadanie dostali, to byśmy szybko te butki wzięli i pozanieśli. No ale jest okej, okay, mamy buty. Przeniesienie. Wracamy je oddać na szybko poszło. Buty świętej Realms. Czy to są buty świętej Realms? Czy pozwolisz, aby świątynia odzyskała je i umieściła w należnym im miejscu kultu? No masz. Doskonale. Zapewniam cię, że otoczy je należyta opieka. A nagroda jakaś dla nas coś, chociaż awansik? A, to dupa, nie awansik. Dobra, weźmiemy kolejne obowiązki. O. Dzielnica świętego Delyna, tu w Vivek, stała się siedzibą mrocznego kultu. Ich miejsce spotkań znane jest jako Ichini Palit. To tam spotykają się kultyści. Wiem tylko, że ta kaplica znajduje się gdzieś pod terenami, które zajmuje dzielnica świętego Delyna. Udaj się tam z ogniem w oczach i duszy. Niechaj przywódcę tamtejszego kultu, Biadmunda, spotka sprawiedliwość, o której naucza świątynia. Procyon. Żałuję, że towarzyszyć ci nie mogę, ale jako wróż na pewno to rozumiesz. Być może przydadzą ci się jednak te zwoje. A to tłusz jeden. Dwa zwoje ogni piekielnych. Fajne, to używaliśmy już ich kiedyś. Ognie piekielne to taka kolosalna obszarówka ogniowa, która zadaje obrażenia od ognia, obniża odporność wrogów na ogień, jeszcze podpala ich. Fajna sprawa. Zwój żywiołu ognia to chyba przywołuje żywiołaki ognia. I zwój piątej bariery. Piątej. Nie wiem, czy jest jeszcze szósta bariera, ale piąta to na pewno już nieźle. Zapewnia nam dodatkowy pancerz. Znaczy rzuca tarczę jakby, coś takiego, nie? Dzielnica świętego Delyna. Pod terenami, które zajmuje dzielnica świętego Delyna. Mroczny kult tam gdzieś siedzi. Musimy zabić Biadmunda, ich przywódcy. A dzielnica świętego Delyna to blisko, bo te wszystkie tereny świątynne to właśnie tutaj są. No, ja jestem w świątyni teraz. Święty Delyn jest z lewej chyba, no nie? Z lewej? Święty Delyn? Tak jest, tu jest święty Delyn. Z prawej święty Olms jest pewnie. Tak jest, święty Olms. Święty Delyn. Pod tymi terenami gdzieś. Pod. Czyli gdzieś pewnie w kanałach, tylko nie wiem, czy w tych totalnych ściekach, czy w tych kanałach mieszkalnych. No, ale zaczniemy tak jakoś od dołu. Można tu gdzieś wejść od dołu? Podziemia. Można wbić się w podziemia. No dobra. Uwaga. Plum. Aha. Nie plum, bo mam buty. Znaczy amulet, który umożliwia mi chodzenie po wodzie. I sobie kostkę na wodzie skręciłem, jak tu opadłem. Świetnie, procek. Jesteś genialny. Teraz się zanurzamy. Tu można wejść. Podziemia, tak jest. Tu będą te ścieki takie. I tu gdzieś niby siedzi mroczny kult. Znaczy chyba tu, albo wyżej, bo tam wyżej też będą kanały. Tam mamy wyjście, ale możemy śliniaczek z powrotem założyć i będę chodził po wodzie, o. I tu gdzieś jest, albo wyżej, mroczny kult. Dużo szczurów. Dobra, wybijemy te szczury. Cyk. Tu było ich dużo. Czemu by nie? Chory szczur, żeby mnie tylko nie zaraził czymś. Dżumą jakąś. Szczury roznosiły dżumę, nie? O, tam ktoś jest. Może to on pilnuje wejścia. O, zwłaszcza, że tu jest jakieś wejście. Masa szczurów roznoszących dżumę. No. Tutaj jeszcze jakiegoś sobie zabijemy. Co?
Czy to będzie tu? Dzień dobry. Haki, to jest. Nie atakuje mnie, zagadamy z nim. Naprawdę miło cię widzieć. Okej. Okay. Co to jest? Ichini Palit. To chyba to miało być. Nie jest to napisane, ale on coś chyba mówił. Ichini Palit to miało być, tak? Chyba to. Kaplica tu jest. No to mroczny kult, kaplica pewnie tutaj. No co, wchodzimy tu? Myślicie, że będzie groźnie? Może rzucimy sobie jakieś zaklęcia od razu? Bo wiecie, kaplica. Jak coś jest kaplica, to od razu to takie, o, takie otwarty teren jakby z posągiem na środku, to są kaplice. One są pilnowane zazwyczaj. Skoro dostaliśmy jakieś potężne zwoje, to może jacyś tutaj są uzbrojeni kultyści po zęby. Swój żywioł ognia, a wiem, czy coś tu rzucać. Zwinność na cel. Przywrócenie kondycji, przywrócenie... O, piątą barierę sobie rzucimy. A co? Dostaliśmy dwa takie zwoje, sobie jeden zużyjemy. Piąta bariera. Uwaga. Cyk. Rzucony. Jeszcze coś fajnego? Ognie piekielne. Ochrona przed porażeniami. A rzucimy sobie. Wszystko rzucimy. Znaczy wszystko może nie, ale trochę rzucimy. Odciążę się przynajmniej. Częściowo. Ochrony przed porażeniami. Co? Ten się tutaj zacznie dziwić, co ja tak rzucam na siebie te zaklęcie. Hazardzista, zwiększa szczęście. No sobie zwiększymy szczęście. Niech będzie. A ile mamy szczęścia? Stówkę. No to tak średnio. Chociaż nie, no tam 70 chyba normalnie mieliśmy, 70 coś, nie? Także i tak nam ładnie zwiększyło. A, bo starczy. Bez przesady. Możemy sobie jeszcze z naszych pasów skorzystać. Orkowa siła. Boska zbroja, później się okaże, że tutaj nikogo nie będzie na wejściu. Ale mówię, że to są zazwyczaj takie otwarte tereny. No właśnie, od razu z posągiem. I tu nas tu ostro atakują, widzę. Wypiemy. Byk. Ło, ten jest. O, ten twardy jest. Jest twardy. Tutaj jeszcze coś. Jakaś wróżka. No! Padłem, rozwaliłem wszystko. Patrzcie, praktycznie życia nie straciłem. Ten milimetr, którego tam brakuje, to chyba dlatego, że skręciłem wtedy kostkę, jak upadłem na wodę w moim śliniaczku. Uleczę się. Dźwigasz zbyt wiele rzeczy. Rzucili mi obniżenie siły chyba. Tak jest, do 78. Przeciążony jestem. Upań. Spokojnie, mamy przecież tutaj na pewno doskonałe przywrócenie siły. Nie wiem, czy mi całkowicie przywróci, ale próbujemy. O, dwóch punkcików brakuje. Nie będziemy doskonałej drugiej mikstury zużywać, żeby dwa punkciki przywrócić. Jest okej. Okay. Przywrócimy przy okazji, jak będziemy przy ołtarzu kultu tam, nie wiem, czy coś takiego. Zabójczy miecz jadu. O, wspaniała szata, wspaniałe buty, wspaniały amulet, wspaniały pierścień. Wiecie co, ja może te książki zostawię, te kazania, już je czytaliśmy. Odciążę się troszeczkę, ci książki są stosunkowo ciężkie. Zania Sarnioniego, to do questu używaliśmy kiedyś, milczenie, o, od razu będzie lepiej. Ja ostatnio te młotki płatnerskie kupowałem, dlatego też z tym obciążeniem jest coś nie tak. Zwłaszcza te uczniowskie, one sporo ważą. Ale to będziemy je zużywać na poczekaniu, reperować sprzęt. One będą znikać i będzie coraz lepiej, także jest okej. Dobra, to przeszukaliśmy. A tego Biamunda mieliśmy zabić, czy kogoś takiego, to był któryś z nich? Trzeba się upewnić. Przeszukajmy, może w szafie siedzi. Poziom zamka 25. Zużyliśmy wytrych, ale spokojnie, mamy więcej. Przygotowanie zwłok, mikstura oznaczenia, wznoszenia. Weźmy to wznoszenie, bo pewnie nasze ostrze niebios, tak, tam mało ładunków mu się odnowiło, więc lepiej te zwoje przy sobie mieć, a te ładunki ostrza niech się odnawiają dalej. To są jakieś zwoje. Trzecia bariera. Mamy piątą jeszcze. Patronacha ognia przywołania. A nie, to były te zwoje żywiołów? Ja myślałem, że zwoje żywiołów to są przywołania tego Atronacha. By mi się to skojarzyło z żywiołakiem ognia właśnie. Ognie piekielne, przywrócenie. Żywioł. Aha, po prostu obrażenia od ognia zadaje na cel. I podpala. Fajne. To może zostać. Może sobie strzelimy kiedyś wskrzekacza. O, Flynn? Flynn, tak. Flynn jest fajny do walki.
Mamy trzy fliny już chyba. Co tu jest? Skrzynia. Zobaczymy te zwłoki. Biadmund! O, to jego mieliśmy zabić. To jego mieliśmy zabić, żeby wykonać zadanie. No to zadanie wykonane. W ogóle dziennik się zaktualizował? No nie, nie się nie zaktualizował, no ale zabity jest. No, zabity. Ormax Geles tu jakiś. Straszliwy miecz błyskawic. Zobaczmy te skrzynie. No to jakieś garnki, dzbanki, to nie. Zamknięte. 52 sztuki złota. Bardzo fajnie. Co to za dedra? O! Można kliknąć. To posąg Trzeciego Rata. Jak można kliknąć, to możliwe, że można zadania dla kultu Dedr tutaj wziąć. Ale nie będę teraz sprawdzał. Zadania dla kultu Dedr sobie porobimy kiedy indziej. Będziemy chodzić po tych kaplicach i klikać w te posągi z nadzieją, że objawi nam się Dedra i zleci zadanie. No nie, to tam kiedy indziej. Znaczy, no nie będę losowo chodził, po prostu pewnie sobie sprawdzę w necie, w których kaplicach te zadania możemy dostać, no nie? No bo bym was inaczej zanudził, gdybym wszędzie chodził i by się okazało, że z połowa posągów jest nieaktywne. Dobra, a zobaczymy z ciekawości, czy ten koleś nas teraz zaatakuje. Nie, on... u niego wszystko w porządku cały czas, twierdzi. Może jest związany z jakimś innym zadaniem, się ukrywa może tu albo coś. Nie wiem, zadanie wykonane. Wracamy w każdym razie. Zwój przeniesienia, gdzie to jest? Tutaj. Znaczy zaklęcie przeniesienia, my tego nie mamy na zwoju. To mamy wyuczone na pamięć. Many straciliśmy prawie całą już. Dobra, zobaczmy. Inipalit oczyściliśmy. Owszem, wiem już, że Biadmund nie żyje i że kaplica Inihalib została oczyszczona z toczącego ją czerwia mrocznych kultystów. Nasi przodkowie winni ci są szacunek. Być może ta laska pradawnej wiedzy zdoła wyrazić mą wdzięczność. O, no w końcu jakaś nagroda konkretna. Laska pradawnej wiedzy. Awansik dostaniemy? Nie. Obowiązki kolejne. Zaraz zobaczymy tę laskę, tylko jeszcze... Jakiś klucz dostaliśmy arcykapłana. Co to takiego? Aha! Wróż! Arcykapłan Saironi chętnie z tobą porozmawia. Oto klucz do jego pokoju, znajdującego się za tymi zamkniętymi drzwiami. Arcykapłan będzie z nami rozmawiał. To może już jakieś ostatnie zadania będziemy dostawać. Dla kultu tego świątynnego, znaczy kultu, no, dla organizacji świątynnej. A czekajcie, czekajcie, pomału. Ta laska pradawnej wiedzy najpierw. Co to w ogóle jest? Gdzie to jest i co to jest? Laska. To jest laska? Laska pradawnej wiedzy. Przywołanie zjawy przodka na 100 sekund. Dużo. I zwiększa umiejętność przywołania o 10 punktów. No, taka laska do przywołań. No nie będziemy z niej korzystać, sprzedamy ją. Wartość 7000, bardzo fajnie. Czyli co? Czyli wykonaliśmy wszystkie zadania dla kolejnego przywódcy organizacji świątynnej. Czyli wykonaliśmy zadania dla przywódcy Waltrun, to pamiętam, w Upiornej Bramie, teraz tutaj w świątyni w Vivek, to już trzech przywódców organizacji świątynnej mamy z głowy i dostaliśmy niby klucz do czwartego z nich, tak? Ale to już jakiś przywódca chyba teraz będzie. Ale które to czyli? Tutaj są jakieś drzwi zamknięte. Tutaj nie. Zobaczymy, czy klucz pasuje. Pasuje, to właśnie ten klucz. A oto i chyba ten przywódca, Sarioni. Tak jest, zamkniemy się tu u niego. Bo wiecie, może to jakieś będą takie zadania... takie, które on będzie chciał w tajemnicy utrzymać nawet przed tymi swoimi kumplami. A w ogóle co on tutaj czyta? Może się czegoś nauczymy. Edry i Dedry... Biografia króla... nie, królowej może Barenziach, tą pierwszą. Nie wiem. Lekcje Viveka. O! Lekki pancerz wzrósł do 59. Płatnerstwo do 39. Szukamy drogich książek, z których czegoś się można nauczyć. O! 200, tutaj coś jest. Kazanie 24. Umiejętność włócznia wzrosła do 22. Kazania Viveka są niezłe, co?
Moglibyśmy kiedyś w naszej siedzibie tam... jak to się nazywało? W naszej siedzibie w Bal Isra tam, w tej naszej rozbudowanej siedzibie, moglibyśmy tam kiedyś, wiecie, przynieść księgi, jakieś takie wyjątkowe, na przykład zgromadzić wszystkie kazania Viveka. Wszystkie 36 lekcji Viveka, poukładać je sobie gdzieś tam na półce, byśmy mieli taka kolekcja. Mogłem o tym pomyśleć na samym początku tego Zagrajmy, jak zaczynałem nagrywać, że będziemy jakieś konkretne książki kolekcjonować. Byłoby ciekawiej wtedy, nie? Dobra. Skoro on ma nam zadania zlecać, a pewnie ma, to może sobie rzućmy tutaj to zaklęcie oznaczenia, bliżej niego. Mam pierścień oznaczenia chyba, tak? Zaraz znajdziemy. Aha, tych amuletów szóstego rodu jeszcze mamy dużo, trzeba to sprzedawać przy najbliższej okazji. Oznaczenie. Tutaj, pierścień oznaczenia. Oznaczone. Z powrotem musimy założyć pierścień Denstagmera. Pierścień Marary. Czy on nam może zlecać zadania? No chyba może. Przychodzisz tu prosić audiencję, Procjon? Dobra. Awansik może on nam da? Nie, ale ma obowiązki. I o to chodzi. I o to chodzi. Ale coś o sobie, żeby nam powiedział. O. Jestem patriarchą. Patriarcha Toler Sajeroni, a moja organizacja to świątynia. Czym się tu zajmujesz? Czekaj. Coś nam może powiedzieć więcej? Mój zawód. Jestem kapłanem świątyni Trójcy, pośrednikiem pomiędzy Almsivi a ich wyznawcami, opiekunem świątyni i kaplic, doradcą i nauczycielem wiernym i ludzi prostych. Wiernych i ludzi prostych. Mogę ci opowiedzieć o wielu ważnych zagadnieniach religijnych, takich jak świątynia, dedry, święci i przodkowie. Mogę ci wyjaśnić, jaki sens mają nasze pielgrzymki i dlaczego nekromancja cieszy się tutaj taką niełaską. Jeśli interesują cię inne kulty, również służę pomocą. Dobra, zobaczmy, jakie on ma dla nas obowiązki. Jestem stary i wkrótce udam się na emeryturę. Jako wróż obejmiesz po mnie stanowisko arcykapłana świątyni. Najpierw jednak musisz odwiedzić cztery rogi. Pierwszy róg domu nieszczęść to Malakat, dedra opiekun orków. Dunmerowie, którzy nie oprą się zagrożeniu ze strony jego i jego pomiotu, okazują słabość. W Szeogorat na południowy zachód od Dagonfell znajduje się poświęcony Malakatowi chram. Idź na południe, miń dwemerowe ruiny i skręć w drugi trakt odbijający na zachód. Szukaj chramu po północnej stronie. Wnieś do środka cztery dedryczne serca i złóż je w ofierze, recytując przy tym cztery rogi domu nieszczęść, tak jak robił Viveck. A, już takie poważniejsze zadania. Ale zobaczcie, obejmiemy po nim przywództwo świątyni. Cztery rogi. Znaczy co, cztery zadania jakieś będą jeszcze? Znaczy, w Malakat byliśmy już tam. Też kiedyś byliśmy. To pamiętam to. No teraz pomalutku. Na południowy zachód od Dagonfell znajduje się poświęcony Malakatowi chram. Byliśmy tam chyba. Może nie. Może z Malakatem było coś innego. W każdym razie musimy tam dostarczyć cztery serca dedry. Mamy cztery serca? Tak, zbieram te serca, ale mamy trzy. Dobra, ale to już w następnym odcinku zrobimy. Musimy pozyskać jeszcze jedno serce dedry sobie. Jakoś tam gdzieś. I udamy się do tego chramu poświęconego Malakatowi. Ale to już w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.